Agnieszka Hałas, witam w Zielonej Kulturze. Dziś sprawdzimy, co dzieje się w ramach Lata Mózg Wszelakich w Zielonej Górze. Potem odwiedzimy wystawę abstrakcji Piotra Butkiewicza. A na koniec zobaczymy, po jaką książkę warto sięgnąć w czasie wakacji. Zapraszam. Tradycyjnie już z początkiem lipca ruszyło Lato Mózg Wszelakich, a wraz z nim bluesowo-jazzowe dżemowanie w letnim ogródku Czterech Róż. Na tej scenie w każdy piątek wakacji przez lipiec i sierpień od godziny 20. Zapraszamy. Wstęp jest wolny, ale co środę będziemy także organizować tutaj fajne imprezy. Będzie to cykl Sztuka Kultury. Przez ubiegły rok u nas w klubie na górze odbywał się ten cykl, a teraz na deptak wyniesiemy takie jakby te najlepsze projekty. Będą kabarety, będzie granie akustyczne, będzie granie szantowe, będzie granie nawet piosenki Kaczmarskiego. Na dobry początek jednak blues w wydaniu zielonogórskim. Plusem jest tak, że to jest generalnie improwizacja. Są pewne szablony, ale bluesa można grać cały dzień, całą noc. Także można go zacząć, jechać chorusów i można nad razem skończyć. Słyszę tego z lewej gościa. Ciężko wierzyć, że wszystko jest improwizowane wręcz, bo poziom wykonania poszczególnych utworów naprawdę nie pozostawia nic do życzenia i naprawdę nam się podoba. Zielonogórscy bluesmeni spotykają się w Czterech Różach już od 14 lat. Na lokalnym rynku muzycznym funkcjonują od lat formacje Good Morning Blues, Instant Blues czy Day After Day. Sama idea Jam Session polega właśnie na wspólnym muzykowaniu. Najfajniej, jak są różne orientacje muzyczne. Od, że tak powiem, początku przewinęło się z kilkudziesięciu muzyków w różnym wieku. Dzisiaj nawet fajnie, bo widzę tutaj paru młodych adeptów też tej sztuki. No i to właśnie na tym to polega. W ramach Lata Mózg Wszelakich również spacery po Zielonej Górze z cyklu Nie nudzę się latem. W każdą środę zbiórka na Placu Bohaterów Westerplatte i wycieczka pod okiem przewodnika. To nie jest Wenecja, czy nie jest Rzym. Ale jest co pokazać, począwszy od tych słynnych bachusików, których już mamy ponad 35 w naszym pięknym grodzie, a skończywszy oczywiście na palmiarni. W spacerach biorą udział nie tylko przyjezdni, ale również zielonogórzanie. Jestem z Zielonej Góry i nigdy nie miałem okazji właśnie zwiedzić tak pięknych obiektów. Przede wszystkim człowiek mieszka, a nie wie, jakie posiada piękne skarby. Pierwsza wycieczka śladami zielonogórskich obiektów sakralnych różnych wyznań. Ta wieża jest przepiękna z tym takim nakrytą kopułą. Kolejne będą miały bardziej świecki charakter. Pójdziemy szlakiem zielonogórskich bachusików, a nie wiem, czy już Państwo wiecie, mamy ich 34. W lipcu jeszcze pójdziemy szlakiem znanych zielonogórzan. Tu się rodzili, tu chodzili do szkoły, tu kształcili się. W ramach Lata Mózg Wszelakich przez cały lipiec i sierpień koncerty, wieczory improwizacji i kabaretu czy festiwal folkloru. W galerii Ujaćki rzadko widywana tu abstrakcja. Wszystko za sprawą wystawy obrazów pędzla wrocławskiego artysty Piotra Butkiewicza. Do Zielonej Góry zaprosiła go współpracująca z galerią malarka Dorota Komar-Zmyślony. Poznali się na plenerze w Lesie Smołdzińskim na Kaszubach. Ujął ją swobodą działania. Radością tworzenia, spontanem w podejściu, dystansem do samego siebie jako artysty. Do tego jeszcze rzeźbił i tutaj był jak mały chłopczyk, tak mi nie no fajnie, zresztą to widać w obrazach, że on ma po prostu wielką energię, gdzieś, którą zatrzymuje w pewnym momencie i dzieli się z odbiorcami.
Butkiewicz do Zielonej Góry przywiózł kilkadziesiąt obrazów. Do wystawy pod tytułem Zjedz mnie ze sobą wybrał te, które najlepiej wpisują się w przestrzeń galerii, bo aranżacja i ekspozycja są dla niego równie ważne, co sama forma obrazu. Abstrakcja u Jaćki gości rzadko. Maluję od parunastu lat, ale też rzeźbi. Cały czas tym się zajmuję, tą pierwotną swoją dyscypliną. Myślę, że to jest szczególne malarstwo, taka rejestracja chwili, zupełne odrzeczywistnienie. Próbuję się nauczyć tego, bo nieczęsto u mnie się takie wystawy zdarzają. Artysta z zawodu jest rzeźbiarzem, zajmuje się projektowaniem mebli. Malarsko przez lata zajmował się pejzażem. Od prawie 10 lat ewoluuje w kierunku form mniej konkretnych. To, jak twierdzi, osobista interpretacja rzeczywistości. Nie da się uwolnić od rzeczywistości, bo jest to coś, czym żyjemy na co dzień. Ja nawet napisałem taki krótki tekst, że nie staram się odtwarzać tego, co już istnieje, a tematy, jakie podejmuję, są takie mało malarskie. Zresztą kolory też, których używam, są mało malarskie. Farby też, które się rozlewają. Tak jak wiersze się nie tłumaczy, tak pewne rzeczy są powiedziane, muszą wybrzmieć. I to, co kto sobie zrozumie, rozłoży, przeanalizuje i co tam z tego wyciągnie, to jest jego. I to samo dotyczy obrazów. Szczegółami dotyczącymi inspiracji Butkiewicz nie chce się dzielić. Pozostaje tajemniczy, twierdząc, że to tematy, jak tytuły jego prac, zbyt intymne. Do wakacyjnej walizki pakujemy książkę. Przed urlopem zaglądamy do księgarni i biblioteki i sprawdzamy, co warto wziąć ze sobą. Czytelnicy często sięgają po tytuł Jeanette Bokrew na śniegu, bądź też w kryminałach nową książkę Stefana Kinga Znalezione i kradzione, albo też tak bardziej dla kobiet coś lżejszego Krainie kolibrów. Dzięki literaturze wybieramy się do owianej tajemnicą i grozą Korei Północnej. Właśnie ukazały się dwie pozycje, dzięki którym dowiemy się, jak funkcjonuje system totalitarny w oczach ludzi zachodniej kultury. Do księgarni powróciły niebezpieczne związki pióra Wojciecha Sumlińskiego. Historia odsłania powiązania Bronisława Komorowskiego sięgające do mrocznego świata tajnych służb, które współtworzyły polską mafię. Popularnością cieszą się najnowsze biografie Rachunek sumienia Olafa Lubaszenko, W chłopaki nie płaczą czy Życie na pełnej petardzie księdza Jana Kaczkowskiego. W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką zdradza źródła swojej niesamowitej energii i nieskończonych pokładów optymizmu, którym i Wam życzymy, szczególnie podczas urlopu. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Zielonej Kultury. My widzimy się 31 lipca. Do zobaczenia.